Szanowni Państwo, w imieniu Rady Nadzorczej witam serdecznie wszystkich Państwa na obchodach 120-lecia istnienia naszego banku. Jubileusz to piękna okazja, by wspólnie celebrować działalność instytucji. To wspaniały moment na podsumowanie, na określenie, co chcemy dalej, ale jednocześnie na spotkanie się z najważniejszymi osobami dla sprawnego funkcjonowania naszej jednostki. Z okazji jubileuszu 120-lecia chciałabym złożyć serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim naszym udziałowcom, klientom, instytucjom, z którymi współpracujemy. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest w pierwszej dziesiątce największych banków spółdzielczych w kraju pod względem sumy bilansowej. Nasza suma bilansowa przekroczyła 1 miliard złotych, a fundusze własne na przestrzeni ostatnich 10 lat podwoiły się. Główny nacisk kładziemy na elektroniczne kanały dystrybucji produktów. Wprowadziliśmy szereg nowych usług, takich jak aplikacja do bezpiecznej autoryzacji mToken, czy szybkie płatności oraz Google Pay. W najbliższym czasie uruchomimy usługę multi-dealing, to jest taki elektroniczny kantor wymiany walut. Wspólnie z WPS-em oraz firmą Maseco tu są prowadzone prace nad wprowadzeniem kolejnej usługi Blika. Na sukces banku spółdzielczego w Skierniewicach codziennie pracuje prawie 200 osób. To dzięki ich pracy, ich otwartości, pracowitości, uczciwości jesteśmy bankiem silnym i stabilnym. Na scenę zapraszam w tym momencie pracowników z najdłuższym stażem w banku, tych, którzy budują i budowali bank przez wiele lat. Powołane w 1899 roku Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe skupiało różnorodne środowiska i rodziny. Jego członkowie, mimo niełatwych okoliczności, kierowali się wartościami obywatelskimi i patriotycznymi dla dobra i przetrwania narodu. Stanowią dziś dla nas wzór, a ich idee urzeczywistniają się w działalności jednej z najważniejszych instytucji powstałych na terenie Skierniewic. Z tej wyjątkowej okazji, jaką jest wspaniały okrągły jubileusz, życzę Państwu, Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom placówki wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, nieustającej satysfakcji z dobrze pełnionych obowiązków, a także motywacji do podejmowania nowych wyzwań z wyrazami szacunku. Krzysztof Jarzyk, prezydent miasta Skierniewice. W imieniu Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, waszego banku zrzeszającego, chciałbym złożyć wyrazy uznania za tak piękny jubileusz, 120-lecie. Zapraszam na scenę panią Dorotę Rutkowską, posła na Sejm RP. Można powiedzieć chyba na zakończenie: dobry, bo polski. Wszystkiego dobrego. Z tej okazji bank nasz ma, mówię nasz, bo ja jestem także udziałowcem od wielu lat, 120 lat, a my niepodległości mamy, odzyskanej niepodległości mamy 100 lat, więc zanim Polska odzyskała niepodległość, bank już w Skierniewicach funkcjonował. Ten bank przetrwał przez ten czas wiele transformacji ustrojowych, wiele przemian gospodarczych, no i niełatwy też czas w ogóle dla spółdzielczości. A więc wymagało to naprawdę wielkiego wysiłku. W imieniu banków spółdzielczych, które współpracują z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach, złożę serdeczne gratulacje z okazji bardzo bogatej 120-letniej rocznicy działalności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Życzę i pomyślności, i życzę jak najwięcej Bożych łask, Bożego błogosławieństwa i dla prezesa, i dla zarządu, i dla wszystkich klientów, i dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli możliwość stykania się z tym bankiem. Błogosławię na następne lata funkcjonowania tego banku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no cóż mogę powiedzieć? Przede wszystkim bardzo dziękuję za życzenia. Mając takich klientów, takich pracowników, mam nadzieję, że się spełnią. Yo no sé vivir, en la soledad, pienso beber, aún no.
to dla was nasi kochani przyszło zaśpiewać dzisiaj nam. Serce wam w pieśni oddamy, bo taki piękny to stan. To dla was nasi kochani przyszło zaśpiewać dzisiaj nam. Serca wam nasze dziś w banku oddamy i nikt nie będzie dziś sam. Ale szczęście, jak szczęście ma ten pan.